Trwa, o dziwo, bez opóźnienia, mimo że podejrzewałem, że może być. Udało się jakoś dojechać na czas. Proszę Państwa, rozumiem, że najważniejszy temat tutaj to taka polemika i taka pretensja od niektórych komentatorów, że dlaczego my tutaj wytykamy jakieś potknięcie kandydata Ruchu Narodowego. Otóż my w życiu nie wytykamy żadnych potknięć. Natomiast to chodzi o pewną różnicę podejścia do materii i oczywiście tych różnic nie należy zacierać. U nas w Konfederacji jest naprawdę bardzo kulturalna dyskusja. Z panem Bosakiem rozmawiałem przecież i potem. Jest bardzo kulturalna dyskusja. Jak państwo sobie porównają, co kandydaci republikanów przed wyborami mówili o sobie, to byście państwo zobaczyli, jaka wielka kultura panuje, ja mówię w Ameryce, panuje. A w Konfederacji. Także proszę się nie niepokoić. My twardo stoimy na stanowisku, że ta różnorodność w sensie wyborczym daje nam duże plusy. Duże plusy. Dzięki temu mogą głosować na nas ci, co kochają 500+, wtedy głosują na, załóżmy, narodowców, a jak coś się zlikwiduje, to głosuje na nas, prawda? I dzięki temu wiemy, jakie są nastroje ludzi, kto nas popiera, prawda, i jaka jest siła przekonań i to właśnie od państwa zależy. Po to właśnie są te prawybory, żeby państwo pokazali, który tutaj nurt w Konfederacji jest bardziej istotny, bo tego naprawdę bardzo wiele zależy. Czy Konfederacji będzie nadawał ton nurt taki narodowy, czy nurt wolnościowy, czy może nurt katolicki, myślę, to ultrakatolicki, prawda, zresztą bardzo sympatyzuję z ultrakatolicyzmem, natomiast co nie znaczy, że tutaj uważam, że Kościół się powinien wtrącać do polityki, wręcz przeciwnie. Kolega Braun również tak nie uważa. Właśnie kolega Braun uważa, że Kościół schodzi na złą drogę i w Kościele jest źle widziany. Tak, żeby państwo nie mylili ultrakatolicyzmu z podporządkowaniem się Kościołowi katolickiemu czy innemu Kościołowi, prawda? Bo są różne kościoły katolickie, prawosławny jest też katolicki, także inne są kościoły katolickie, starokatolickie. Także, proszę Państwa, nie należy tych rzeczy mylić. My jesteśmy prawica i dla kolegi Brauna nie odpije kościół z czerwą daleko na lewo, zresztą dla mnie też. Daleko na lewo. Chcę przypomnieć, ja wydałem jeszcze pod ziemią książki Mackiewicza, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, prawda, w cieniu krzyża, gdzie już w latach 50. Mackiewicz przenikliwie dojrzał, jakie lewicowe macki oplatają Watykan, jak różne ugrupowania starają się uzyskać wpływy w Watykanie, co im się zresztą, jak widać, udało. Także to jest bardzo ważne, co się dzieje w Watykanie, proszę Państwa, no bo jednak katolików jest na tym świecie miliard, to jest większość naszej cywilizacji, więc nie jestem obojętny, kto rządzi w Kościele katolickim z powodów czysto politycznych. Wracając do tematu prawyborów, bardzo proszę zwolenników wolności, a zwłaszcza oczywiście moich, żeby Państwo się rejestrowali, zapłacili te 30 zł opłaty. Tak w USA było. Na początku, kiedy jeszcze nie było pół demokracji, tylko była republika, to żeby brać udział w wyborach, trzeba było zapłacić 2 dolary. To była równowartość kilku obiadów dla rodziny, także to nie było za darmo i dlatego pierwsi prezydenci wybierani byli poważni. Tam głosowali ludzie, którym naprawdę zależało na tym, żeby głosować, a nie ktoś mówi, a jeszcze zagłosuję, prawda? Nie. Jak trzeba było zapłacić, no to wtedy człowiek poważnie się zastanawiał, prawda, nad swoim głosem. I tak powinno być teraz i w Polsce. Dlaczego za wybory mają płacić ci, którzy na wybory nie chodzą? Na wybory powinni płacić tylko wyborcy. Znaczy, u nas tak właśnie jest. I zapraszam do wyborów i proszę pamiętać, kandydat wolności powinien tutaj te prawybory wygrać. A teraz rozumiem, są już pytania, także będę na nie odpowiadał. Panie prezesie, to jak mowa o wolności, to padło takie ciekawe pytanie. Dlaczego pomimo tego, że jesteście za wolnym rynkiem i wolnością, chcecie walczyć z ideologią LGBT? No bo walczymy również z ideologią, ja wiem,
nekrofilii czy z wieloma innymi ideologiami, które miały być głoszone, a sprzeciwiają się, że tak powiem, wolności człowieka. No, ja na przykład chcę sobie iść z dzieckiem po ulicy i nie chcę widzieć jakichś facetów z gołym ID, prawda, którzy tam wykrzykują jakieś sprośne hasła. No. Ależ my nie mamy nic przeciwko temu, że sobie ludzie LGBT mają swoje własne strony, mają swoje własne adresy. Wcale nie jesteśmy za tym, żeby to dzisiaj jest, że się węszy włazi się na prywatne komputery i się wsadza do więzienia za to, co Kowalski wysłał prywatnym listem do Wiśniewskiego. No to przecież nie ma żadnej różnicy między wysłaniem wiadomości mailem czy pocztą, prawda? A na otwarcie poczty trzeba mieć zgodę. Dlaczego zaglądają nam na prywatne listy wysyłane? Także ludzie, dowolne sekty, dowolni zboczeńcy mogą sobie oczywiście to robić, natomiast nie powinni tego robić publicznie, bo narażają tutaj moralność publiczną i tyle. Nie, to powiedziałem zresztą parę dni temu na dyskusji, minęła 20. Społeczeństwo bez ludzi nienormalnych byłoby nienormalne. W każdym społeczeństwie jest taka średnia mniej więcej, a są różne zboczenia w różne strony, prawda, się rozbiegają. To jest normalne społeczeństwo, zgodnie z rozkładem normalnym. Natomiast no, nie można, my tylko nie chcemy, żeby te rozmaite zboczenia nie twierdziły, że są normalnością, no bo to jest nieprawda po prostu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie słów pana Jana Tomasza Grossa na temat tego, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców w trakcie II wojny, a były ambasador Izraela we Włoszech powiedział, że bez Polaków nie powstawałyby obozy koncentracyjne. I teraz jakie jest pana zdaniem, jakie powinno być pana zdaniem stanowisko naszego rządu? Czy my powinniśmy ścigać takie stwierdzenia jak pana Grossa i czy powinna nasza dyplomacja odpowiadać na kłamstwa powielane przez dyplomację Izraela? Państwo polskie jest poważnym państwem i nie może zajmować się tym, co ktoś tam powie, no bo w tej chwili wystarczy, że się wynajmie tysiąc różnych cwaniaków, którzy coś tam powiedzą i państwo polskie będzie musiało zajmować się tysiącem tego typu spraw, no bez przesady. Od tego są prywatne organizacje i słusznie jest proces przeciwko panu Grossowi wytoczony. Wytoczony, mam nadzieję, że, no, że panuje potrzebne zrozumienie, że to jest dziwne. To jest dziwne, że można głosić kłamstwa, oczywiste kłamstwa, no przecież Niemcy zabili według najskromniejszych szacunków w Europie, no nie 6 milionów, bo to jest czysta propaganda, ale te 2 miliony czy ileś, naprawdę trudno podejrzewać, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy, no to kompletny absurd, prawda? To... Były przypadki gdzieś po wsiach, prawda, czy gdzieś tam się ten jedwabne to zrobili Polacy, a to wszystko są przypadki pojedyncze, natomiast tam mamy systematyczną machiną, która była nastawiona na zabijanie ludzi w setkach tysięcy, więc no w ogóle to się w ogóle w głowie nie mieści, coś takiego można powiedzieć. Z drugiej strony no trudno zabronić ludziom mówienia głupstw, prawda, no, pan Gross się wygłupił i w tym momencie żaden porządna uczelnia nie powinna takiego człowieka tolerować. Niestety problem polega na tym, że jak ludzie mówią takie rzeczy, to się ich właśnie na uczelniach foruje, a jak ktoś powie coś, no na przykład zaprzeczy, że było 6 milionów zamordowanych Żydów, to już można mieć kłopoty na uczelni. Pamiętam pan profesor Norman Davis, akurat byłem w Kalifornii, na Uniwersytecie Stanford, gdzie pan Norman Davis, zresztą Walijczyk mieszkający w Polsce i właściwie polski historyk nawet zaczął, po kilku latach zaczął mówić jak Polak, a nie jak Walijczyk, w sensie treści tego, co mówił, czyli zaczął fałszować historię alla Polaka. Otóż
On był na tym uniwersytecie i on tam był takim profesorem, gościem i chciał zostać stałym profesorem. To są ogromne przywileje, to jest, ma wysoka pensja, praktycznie jest nienaruszalny. Ma raz na 7 lat, miał rok, kiedy mógł sobie iść po całym świecie i uniwersytet finansował jego podróże, prawda, żeby zwiedzał i się rozwijał. No, ogromne przywileje. No i chciał nim zostać i Rada Wydziału zatwierdziła jego kandydaturę i biednak nie wiedział, że jeszcze w poniedziałek musi na tym zagłosować jakaś rada administracyjna, już nie pamiętam, jak się nazywa. No i w niedzielę się odbywało seminarium na temat Polaków i Żydów i tam padło pytanie, co Polacy zrobili, żeby pomóc Żydom. A to profesor Davis tak sobie odpowiedział, ale właściwie można by również pytać, co Żydzi zrobili dla Polaków. I tyle. To wystarczyło. Następnego dnia było głosowanie. Nie przeszedł, a wszyscy, którzy głosowali przeciwko niemu, byli Żydami. Profesor Norman Davis powiedział wtedy, pamiętam, byłem wtedy w Kalifornii, akurat wtedy, powiedział, no, że naprawdę bardzo wiele trzeba, żeby z profesora Oxfordu zrobić antysemitę. To im się nie uda, ale są bliscy tego. Otóż no, to właśnie tak to wygląda. Panie prezesie, a jeszcze odnośnie słów tego byłego ambasadora Izraela we Włoszech, bo on powiedział, że gdyby nie Polacy, to by nie powstawały obozy koncentracyjne. I teraz tak, to już wypowiada dyplomata, osoba publiczna w Izraelu. No, były zdanie, dyplomata, rozumiem. No. Jako państwo, czy nasza nie, dyplomacja... Nie, no po prostu trzeba... politykę historyczną, politykę reagowania na te nie, państwa, nie, była... nie, no podam jeszcze raz, to byłoby wbrew powadze państwa polskiego. Faceta trzeba jakoś ukarać, nie wiem jak, no, demonstracyjnie zakazać mu wyjazdu do Polski, prawda, albo coś takiego, żeby o tego są odpowiednie służby, prawda, natomiast żeby się prezydent, prawda, czy premier, czy ministrowie czymś takim zajmowali, to jest no, poniżej godności państwa polskiego. No, podam, no, dowolne bzdury można wygadywać. No. Jak to, gdyby nie Polacy, to by nie było obozów koncentracyjnych, tak? No. Przepraszam, ale o ile się nie mylę, w załogach Oświęcimia nie było żadnego Polaka, więc nie wiem, skąd takie twierdzenie. A czy Pana zdaniem powinniśmy finansować takie organizacje jak Polska Fundacja Narodowa, które mają no, rzekomo dbać o nasze dobre imię na świecie? Czy powinniśmy w ogóle jakieś zabiegi też w tym celu wykonywać, żeby taką pozytywną propagandę... Nie, państwo polskie nie powinno robić, to powinni robić ochotnicy, nie powinny być zbiórki na ten cel robione. Jeżeli naród uważa, że jest to szkodliwe, to niech naród złoży się po parę złotych, prawda, i sfinansuje akcję prawną przeciwko komuś tam. Natomiast nie widzę powodu, żeby się tym zajmowało państwo polskie. Powtarzam, jest cała kupa cwaniaków, którzy tworzą rozmaite organizacje, zacne, mniej zacne, które nadużywają naszych pieniędzy publicznych. Ja jestem zdecydowanie przeciwko finansowaniu tego typu wszystkich organizacji, tutaj które nieraz się tworzą, bo i służą, żeby były ciepłe postaci, no przykładowo promowanie Polski za granicą, prawda, no to ludzie biorą pieniądze za nic, za nic. Nie widziałem, żeby Stany Zjednoczone miały biuro, które promowałoby ich kraj za granicą, prawda, czy Królestwo Brytyjskie, żeby promowano, by było za granicą, to jest nonsens jakiś. Także tego typu organizacje służą cwaniakom, żeby mieli ciepłe posadzki. No. Panie prezesie, pan Marcin Ociepa z Porozumienia powiedział w programie, w którym rozmawiał z Konradem Berkowiczem, i to powiedział do Konrada Berkowicza, że akcyza nie jest podatkiem. Nie wie nawet, że przyjęta... Akcyza to jest excise tax, jak sama nazwa wskazuje. Także. To jest zmiana ustawy o podatku akcyzowym. Trudno, każdy ma prawo wygadywać głupstwa. A pana zdaniem ta podwyżka akcyzy jest w jakim celu realizowana? Czy to jest na zaspokojenie socjalnych potrzeb? Nie rozumiem, co to jest, w jakim celu. No, jeżeli głosuje trzech ludzi za jakimś podatkiem, to jeden może głosować w jednym celu, drugi w drugim, a trzeci w trzecim, prawda? Więc tutaj nie ma czegoś takiego. Natomiast wszystkie te podatki są tak naprawdę po to, żeby napchać budżet, który jest dziurawy
I tyle, no. Takie są sens podatku, a reszta to jest tylko usprawiedliwianie. Podobno ten budżet wzbogaci się około 2 miliardy, chociaż na butelce piwa to może być raptem około 6 groszy. I to politycy PiS według nich to jest usprawiedliwienie. Rząd z jednej strony powiedział, że ta podwyżka jest po to, żeby ludzie przestali pić, a chwilę potem mówi, że ta podwyżka tak nieznaczna, że nikt jej nawet nie zauważy, więc nie wiem, jak te dwa twierdzenia można ze sobą pogodzić. Panie prezesie, czy słyszał pan o tym, że nie chciano wpuścić Wojciecha Sumnińskiego na spotkanie promujące jego książkę o Jedwabnym? To jest, Konfederacja w jakiś sposób będzie zabierała w tej głos? To jest właśnie coś zdumiewającego, że no, można głosić dowolne bzdury, na przykład takie, jakie robi pan Tomasz Gross, prawda? I nie ma z tego powodu protestów, natomiast można mówić to, co mówi pan Subliński o Jedwabnym, czy jest to prawda, czy nieprawda, to jest inna para kaloszy, ale to jest na jego odpowiedzialność i to, że są protesty, to jest tylko znakomita reklama tej książki. Także właściwie pan Subliński będzie się cieszyć, że mu tę książkę tak znakomicie reklamują. Panie prezesie, wczoraj w Sejmie była na komisji, był przesłuchiwany, raczej były zadawane pytania do pana Mariana Banasia przez posłów opozycji. On cały czas mówi, że wszystko, co na jego temat krąży, to są kłamstwa. Co pana zdaniem powinno się stać? Więc przepraszam bardzo. Pan Banaś mówił o tych kłamstwach, pomówieniach i tak dalej, ale on się ograniczył do jednej sprawy, mianowicie sprawy tej jego kamienicy, prawda, gdzie ostatecznie to, że ktoś od niej wynajął, a potem podnajmował to jakimś panienką lekkiego prowadzenia, to nie jest jakiś coś, co by, że tak powiem, podrywało zaufanie do pana Banasia. Natomiast sprawy są znacznie poważniejsze. Są to sprawy powiązań z mafią, która zajmowała się, że powiem, zawodowo wyłudzaniem VAT, a była na posadach ministra finansów i ta była wyraźnie powiązana z panem Banasiem i te sprawy trzeba wyjaśnić. Sprawy kamienicy to sobie już zostawmy, to jest, pan Banaś ma rację i on specjalnie ukierunkowuje dyskusję na temat tej kamienicy. Nie, proszę państwa, kamienica to małe piwo, to w ogóle nie jest problem. Problemem jest jak działała ta mafia i miejmy nadzieję, że to się wyjaśni, aczkolwiek chcę przypomnieć, że w to były umoczone ministerstwa i nie wiadomo, czy nie jest umoczona również, prawda, CBA, CBS i tak dalej, bo starożytne rzymskie powiedzenie brzmi qui custodes ipsos, czyli kto będzie pilnował samych strażników. No, żeby zlikwidować korupcję, trzeba się do tego wziąć rozsądnie, a nie powoływać kolejne instytucje do zwalczania korupcji, bo pierwszą rzeczą, którą robią przestępcy, jest korumpowanie tych, którzy pracują w tych antykorupcyjnych urzędach, a ponieważ oni są na skromnych państwowych posadach, to na ogół się to udaje. Panie prezesie, no jak wszyscy widzą, szanowni państwo, jesteśmy w Sejmie, pan prezes przemawia na galerii sali plenarnej. Ostatnio Dobromir Sośnierz na konferencji prasowej mówił o tym, że bardzo uciążliwie jest tutaj pracować. Do tej pory nie wiemy, kiedy będzie następne posiedzenie Sejmu. W zasadzie nie wiemy, jaki jest rozkład, jeśli chodzi o pracę Sejmu na grudzień. No, a wchodzimy w okres świąteczny i on nie ma bladego pojęcia, jak sobie ustanawiać spotkania. Panie prezesie, czy rzeczywiście ta praca tutaj w Sejmie, taka biurokratyczna, jest uciążliwa? Czy jest ona gorsza od Parlamentu Europejskiego? To... I ile się zmieniło od czasu, jak pan był posłem? Znaczy gorsza, no tam przemówienia były planowane, znaczy nie, posiedzenia, chciałem powiedzieć, były planowane dość dobrze. Tutaj panuje bałagan, ale czy to jest gorsza? No, w tej chwili posłowie biorą pieniądze i ich nie ma. Czy to jest gorzej dla nich, to trudno powiedzieć. To jest coś absurdalnego, bo prezydium Sejmu zdominowane przez PiS, bo proszę zwrócić uwagę, tam jest aż tylu wicemarszałków, bo musi być tak, że jak jest jeden wicemarszałek z jakiejś innej partii, to musi być jeden z PiSu. Gdyby wzięli jeszcze kogoś z Konfederacji, to musieliby dołożyć jeszcze tego spisu, więc mieliśmy ten marszałku do 8. No. Otóż, no a wiadomo, że w razie sporu decyduje głos marszałka, który jest z spisu, więc PiS dominuje absolutnie. No i tutaj prezydium Sejmu nie zwołuje Sejmu,
twierdząc, że czeka na to, co zrobi Senat. Ale przepraszam bardzo, to, co zrobi Senat z ustawą jedną, drugą czy trzecią, to nie powód, żeby Sejm nie uchwalał czwartej, piątej i szóstej. Także to tłumaczenie jest zupełnie absurdalne. Coś tu się dzieje, coś tu jest na rzeczy i mam tutaj sygnały z obozu PiSu, że tam coś poważnego jest grane. Nie wiem dokładnie co. Panie prezesie, chodzą takie słuchy, przyszło takie doniesienie, że rząd zamierza zabrać samorządom, zlikwidować podatek, opłatę klimatyczną i opłatę uzdrowiskową, która idzie na samorządy, a za to wprowadzić podatek, który się będzie nazywał opłatą turystyczną i powstanie Centralny Fundusz Promocji Turystyki. No kolejna instytucja, prawda, o której mówiłem przed chwilą, natomiast jest to pretekst oczywiście, że tamte pieniądze będą szły do samorządów, a te będą szły do budżetu centralnego, prawda, i o to w tym wszystkim chodzi. Panie prezesie, to jeszcze powrócę do tego jednego pytania, czy dużo się w Sejmie zmieniło od początku lat 90. To znaczy, ja nie przywykłem do życia w sytuacji, gdzie jedna partia dominuje, ma większość i ma w nosie wszystkie dobre obyczaje. Prawda? Kiedyś panował obyczaj, pamiętam tam w Sejmie, że jeżeli w komisji większość ma rząd, to w komisjach na przykład spraw zagranicznych, prawda, jest opozycja, żeby mogła kontrolować politykę rządu. PiS obsada wszystko, co może, czyli to jest robi państwo totalne. Jak to mówił pewien akwarelista, prawda, Alle Reden müssen rollen wie Sieg, czyli wszystkie koła muszą się toczyć do zwycięstwa. No i problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński jest genialnym taktykiem i umie wygrywać wszystkie bitwy, natomiast te koła się toczą i wiadomo, dokąd się dotoczą. Właściwie wiadomo, dokąd się dotoczą, do katastrofy z powodów czysto gospodarczych. Prawda? W tej chwili jesteśmy już bardzo wyciągnięci. Jak widać, rząd się łaszczy na byle 2 miliardy, prawda? To do budżetu tam musi je wcisnąć, a tu nawet miliard, bo brakuje tych pieniędzy. Niech się zachwieje koniunktura na świecie, prawda? Albo no, wejdą dalsze roczniki emerytów, no i to wszystko wezmą diabli. Także musimy się liczyć na szok, być może nawet już w nadchodzącym roku. Dlatego, że już wejdą w życie podwyżki energii elektrycznej, akcyza, benzyna, a to wszystko przecież generuje wzrost cen. Przecież proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wzrośnie cena wódki, no to pracownicy będą domagali się jakichś tam podwyżek, żeby ich było stać na życie na takim samym poziomie jak przedtem. No to spowoduje podwyżkę cen produkowanych przez nich towaru, bo jeszcze oni dostaną podwyżkę, a jeszcze od tej podwyżki rząd sobie doliczy VAT-y, PIT-y, CIT-y i tak dalej. Bo to nie jest tak, proszę Państwa, że podatki wyszą tam 20%. Państwo nie liczą podatków składanych. Prawda? Przecież jeżeli jest podatek akcyzowy, ten podatek akcyzowy jest w cenie alkoholu, który pije, załóżmy, pracownik, tak? Czyli gdyby tego podatku akcyzowego nie było, to wtedy byłaby tańsza i tego pracownika można by wynająć za niższe pieniądze. I tak jest wliczona potem w cenę produktu. Do tego doliczony jest VAT, PIT i CIT. Prawda? Także w sumie razem podatki wynoszą około 83% ceny towarów. Także nie zdaje się sprawy, jaka jest ogromne obciążenie podatkowe, czego się nie widzi. Prawda? I to by się, gdyby zlikwidować te wszystkie podatki, no to ceny by tak spadły, również płace by spadły oczywiście. Spadłyby to, że tak powiem, do poziomu chińskiego. Prawda? Ludzie zarabialiby mniej, ale mogliby kupić za to więcej. Przecież Chińczyk zarabia ciągle jeszcze, mimo ogromnego rozwoju. Chińczycy zarabiają ciągle jeszcze prawie dwa razy mniej niż Polak, nominalnie, ale mogą kupić za to więcej w Chinach, bo towary, ceny są bardzo niskie. No, są jeszcze niższe niż w Polsce, prawda, o koszt transportu i cła. Więc ten Chińczyk, mimo że zarabia jeszcze mniej od Polaka, to on żyje na wyższym poziomie niż Polak. No, i natomiast my nie rozumiemy jednej rzeczy. Jak się domagamy podwyżki płac, to podwyżka płac spowoduje, że ceny towarów wzrosną o tę podwyżkę płac plus podatki. Czyli ja potem, jak będę chciał kupić swój własny towar, ja na tym stracę, bo zapłacę za swój własną podwyżkę plus podatek od tego. Czyli jak związki zawodowe walczają sobie podwyżki, no to ich pracownicy na tym tracą. Te związki tego nie widzą. Prawda?
bo są przekonane, że jak związek zawodowy tam stolarzy bardzo sobie podwyżkę, no to stoły zdrożą, no co tam, prawda? Jak związek szewców sobie podwyższa, no buty zdrożeją. Jak to jest stolarz, potem idzie kupić buty, a ten szewc idzie kupić stół, nagle się okazuje, że on nie zyskał, a stracił. Tylko związek zawodowy tego nie widzi, bo on swoje zrobił, on walczył podwyżkę. A rząd jest zachwycony. I to jest powód, dla którego rządy teraz tolerują, a nawet popierają związki zawodowe. Przecież dawniej, jak się gospodarka rozwijała w XIX wieku, związki zawodowe były zakazane. I dzięki temu się rozwijała bardzo szybko. No, związki zawodowe trzeba zakazać, bo one naruszają zasady dylematu więźnia, prawda? Że one powodują skutki, których nikt nie chce. No. Dylemat więźnia to taka sytuacja w teorii podejmowania decyzji, gdzie ludzie kierują się całkiem racjonalnie swoim interesem, podejmują decyzje, których nikt by nie chciał. I taki przypadek jest ze związkami zawodowymi, prawda? Czy z kradzieżą, prawda? Kradzież. Gdyby można było kraść, to każdy byłby zadowolony, prawda, że może ukraść, ale wtedy każdy musiałby się trzymać za kieszeń, żeby go nie okradziono, więc dlatego zakazujemy kradzieży, prawda, bo to jest ten dylemat więźnia. I tak samo trzeba zakazać działalności związku zawodowego. Panie prezesie, to na koniec. Konfederacja notuje coraz lepsze wyniki sondażowe, było 6,8, już jest bliżej nawet 8,6. Wśród młodych mężczyzn w wieku 18-34 35% dostaliśmy. Panie prezesie, jaki pan typuje wynik wyborów prezydenckich już z tym jednym ostatecznym kandydatem i jakie są założenia dla Konfederacji, jeśli chodzi o te wybory? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, zresztą kilkakrotnie na nie już odpowiadałem. No, powiedzmy, że Korwin-Mikke wystartuje jako kandydat federacji i dostanie 7%, tak? To dla mnie ciężka praca, będę brał, dostanę powiedzmy 7%. No to będzie, że Konfederacja ma 9%, prawda, tylko ten Korwin-Mikke zaniża nam wyniki. Teraz powiedzmy, że wystartuje kto inny i dostanie, załóżmy, 2%, tak? Bo jest nieznaną osobą. To też będzie źle, prawda? No to z mojego punktu widzenia to właśnie nawet nie wiem, czy nie lepiej, żeby to był ktoś inny, kto dostanie mniej procent, żeby nie było na mnie. Żeby, właśnie pani się boję tego, no wyjdę, dostanie 7%, że ten Korwin-Mikke wiadomo, przez jego Hitlera i tak dalej, a tak byłoby 10 albo 15, no, tak byłoby. Więc to jest dla mnie trudna decyzja, prawda, żeby podjąć decyzję o startowaniu w tych wyborach, bo takie ryzyko istnieje, no, co by nie powiedzieć. Ale czy według pana druga tura jest możliwa dla naszego kandydata? Moim zdaniem, jeżeli Platforma wystawi panią Kidawę-Błońską, to jest ktoś do przeskoczenia. To jest ktoś do przeskoczenia, prawda? Czyli musimy przeskoczyć. I to się mogą podzielić głosy między panią Kidawę-Błońską a Lewicę, prawda? I wtedy jest problem, jak tutaj jeszcze przeskoczyć bardzo ważnego kandydata z PSL-u, prawda? Pan Kosiniak-Kamysz. To jest kandydat, którego nie wolno lekceważyć. Także byłby tu całkiem wyrównany bój, jeżeli ludzie nagle powiedzą, tak jak powiedzieli przy wyborach tam tych ostatnich, prawda? A to spróbujmy raz Konfederacji, no to można wejść do drugiej tury spokojnie. Czy można wygrać z panem Dudą? Nie. Bo przecież zwolennicy PO, dla zwolenników PO Konfederacja jest jeszcze gorsza niż PiS, prawda? My jesteśmy na prawo, naprawdę. Więc cała lewica prędzej zagłosuje na pana Dudę albo nie pójdzie do wyborów, prawda? Więc, ale do drugiej tury jest szansa wyjść. Wygrać to szanse są no już księżycowe zupełnie. Księżycowe zupełnie, pan Duda musiałby przejechać staruszkę w ciąży na pasach, prawda, albo coś takiego zrobić, znamy to powiedzenie, prawda. Także to jest księżycowe, ale do drugiej tury są realne szanse, niewielkie, ale realne. I mogę powiedzieć jako bryżysta, że wygrywałem Szlemiki na mniejszy procent szans. Dlatego jeszcze raz zachęcamy wszystkich, żeby zapisywali się do prawyborów, opłacali te 30 zł i mogli mieć wpływ na wybór kandydata Konfederacji. Pan prezes zachęca do tego, żeby był to przede wszystkim kandydat wolności. No oczywiście, że tak. Prezydent wolności. Nie wygra lepszy, niech to będzie wolnościowy, to jest jasne, bo my jesteśmy lepsi. A skąd my wiemy, że jesteśmy lepsi? No bo oni są gorsi, prawda? To jest jasne. A o 20.30 dzisiaj w Realu 24 odbędzie się debata, która będzie streamowana także na naszych kanałach, debata wszystkich 9 kandydatów, także zapraszamy. O 20.30, byłem przekonany, że o 20.00. O 20.00 pan musi być na miejscu, a 20.30 będzie start. O 20.30 będzie start debaty w Realu, no tak. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję bardzo.